Filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w naszym mieście. Jest to budynek rozpowszechniania szeroko pojętej sztuki oraz obiekt rozwoju muzyki. Budynek w 2015 roku dostał nagrodę Miss van der Rohe, przyznawanej raz na dwa lata najpiękniejszemu budynkowi zrealizowanemu w tym czasie w Unii Europejskiej. Dzięki temu został doceniony na całym świecie. Wiele ludzi zarówno z dalekich stron Polski, jak i z zagranicy przyjeżdża do Szczecina, aby zobaczyć ten cud architektury. W 2004 roku zawiązał się Społeczny Komitet na rzecz budowy nowej Filharmonii w Szczecinie. Trzy lata później został ogłoszony konkurs na projekt nowego budynku instytucji. Spośród 44 propozycji została wybrana praca autorstwa Estuzio Barozzi Veiga. W kwietniu 2011 roku rozpoczęła się budowa nowego gmachu Filharmonii. Generalnym wykonawcą została firma Warmuth. Prace trwały 3 lata i zakończyły się wiosną 2014 roku. Budynek ma 4 kondygnacje naziemne oraz dwupoziomowy parking podziemny. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 100 milionów złotych. Filharmonia Szczecińska jest budynkiem unikalnym na skalę światową. Jej styl łączy tradycję oraz nowoczesność. Budynek jest oczywistym nawiązaniem do kamienic hanzatyckich, czyli wąskich budynków z wysokimi trójkątnymi dachami, które stanowiły główny widok w Starym Mieście Szczecin. Projektanci wykorzystali ten fakt i połączyli go z nowoczesnym wyglądem Filharmonii. Zastosowali w nim również m.in. podłużne żeberka ciągnące się od podstawy policzówek. Dominuje również brak okien z pojedynczymi wyjątkami. Kolejną charakterystyczną rzeczą jest wykonanie zewnętrznych ścian ze szkła. Dzięki temu w pogodne dni w ścianach Filharmonii widać odbite niebo. Sprawia to też, że budynek jest widoczny z daleka. W całym gmachu dominuje kolor bieli, co powoduje, że z zewnątrz budynek wygląda jak góra lodowa. Gmach Filharmonii stoi na miejscu zburzonego po II wojnie światowej XIX-wiecznego koncerthausu, pełniącego podobną funkcję. Zdecydowanie najbardziej spektakularną rzeczą w gmachu jest hol główny. Jest to ogromna przestrzeń o wysokości 4 kondygnacji, posiadająca 4 świetniki. Znajdują się tu również te same żeberka, w które udekorowane są ściany zewnętrzne. Różnicą jest jednak wykonanie ścian wewnętrznych z czarnego aluminium. Jest to celowe działanie mające na celu tworzenie złudzeń optycznych. Znajduje się tutaj również posadzka wykonana z geometrycznych kształtów. Po lewej stronie od wejścia znajdują się schody prowadzące do sali symfonicznej. Zdecydowanie jednak największe wrażenie robią ogromne kręcone schody prowadzące do sali symfonicznej, sali kameralnej oraz przestrzeni wystawniczej. Schody te są tak wyjątkowe, że znalazły się w oficjalnym logo Filharmonii Szczecińskiej. W holu głównym znajdują się również kasy oraz kawiarenka. Foyer to przestrzeń, w której znajduje się sklepik z płytami oraz gadżetami Filharmonii. Jest to również przestrzeń, w której istnieje możliwość spotkania z artystami. Na czwartym piętrze znajduje się galeria, w której prezentowane są dzieła sztuki uznanych artystów. Przestrzeń ta jest również wykorzystywana do organizacji bankietów, konferencji i szkoleń. Umieszczonych jest w niej 8 modułów z oddzielnym oświetleniem. Na piętrze znajduje się również poziom administracyjny oraz pomieszczenia ochrony i monitoringu. Poza tym w Filharmonii znajduje się również pomieszczenie VIP, z którego widoczna jest sala symfoniczna. Fonoteka, przystosowana pod nagrania audio, 2 sale prób, garderoby, bar oraz pomieszczenie dla artystów. Daje to ogromne możliwości i sprawia, że rozwijana jest tam nie tylko muzyka, lecz cała sztuka. Zdecydowanie najważniejszą częścią Filharmonii są jej serca. Gmach posiada 2 sale koncertowe. Największe wrażenie robi oczywiście główna sala symfoniczna, zwana również salą słoneczną. Przydomek ten zawdzięcza ścianą pokrytymi cienkimi płatkami szlak metalu, który imituje złoto, a numery na fotelach zostały wyszyte złotą nicią. Scena została wykonana z drewna dębowego i jest w stanie pomieścić 120-osobową orkiestrę oraz 110-osobowy chór. Sala jest również wyposażona w 953 miejsca siedzące, wykonane specjalnie na zamówienie Filharmonii. Istnieje możliwość demontażu pierwszych 3 rzędów oraz 81 miejsc na chórze na potrzeby wydarzeń niestandardowych,
zawierających m.in. elementy choreograficzne lub angażujące duże chóry. Pomieszczenie jest również przystosowane do przyjmowania osób niepełnosprawnych. Projektantem sali symfonicznej jest Hiigi Arau. Pomieszczenie zostało również wyposażone w system nagłaśniający oraz oświetleniowy, a także kabiny realizatora dźwięku oraz oświetlenia. Dodatkowo zostały zamontowane w niej wysuwane ekrany, skracające czas pogłosu w sali. Znajduje się tu również zapadnia na fortepian oraz wygłuszone pomieszczenia dla artystów. Sala kameralna zwana jest również salą księżycową z powodu czarnego koloru ścian, srebrnych numerów na fotelach i możliwością osiągnięcia maksymalnego zaciemnienia. Jest zaprojektowana na 192 widzów, stworzona na potrzeby koncertów kameralnych oraz wydarzeń edukacyjnych. Została oceniona przez ekspertów jako akustyczna perełka, gdyż pogłos w niej wynosi zaledwie 1,5 sekundy i jest idealnie zgodny z zamierzeniami. Sala ta posiada także dźwiękoszczelne, odseparowane akustyczne kulisy, zapadnie na fortepian, a także kabiny realistów dźwięku i światła. Przeznaczeniem Filharmonii jest nie tylko upowszechnianie muzyki dla ludzi. To przestrzeń do tworzenia sztuki. Poza koncertami wykonywanymi przez orkiestrę symfoniczną, Filharmonia udostępnia salę pod różnorakie wydarzenia. Poza muzyką, obiekt pełni także funkcję galerii, w której można podziwiać dzieła sztuki. W Filharmonii są również przeprowadzane bankiety, konferencje, spotkania oraz sesje fotograficzne. Prowadzone są też tam warsztaty dla najmłodszych oraz wiele innych różnych wydarzeń. Poza tym budynek pełni funkcję reprezentacyjną Szczecina. Jest iluminowany zależnie od odbywających się świąt i koncertów. Podczas wydarzeń artystycznych przybiera intensywną biel. Podświetlana na kolory biało-czerwone jest podczas świąt patriotycznych. Może również przybierać kolory Floating Garden. Filharmonia również oferuje tworzenie autorskich, niestandardowych iluminacji w zależności od odbywających się wydarzeń. Filharmonia jest niedocenianym, a pięknym miejscem. Stanowi ona nie tylko ikonę naszego miasta, ale też ikonę naszego rozwoju intelektualnego. Miejsce to jest zdecydowanie warte odwiedzenia. Nie tylko przez mieszkańców Szczecina, ale przez ludzi z całego świata.